Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Drogi Dawidzie, piątek w Klingenthal podczas letniego Grand Prix to jest taka pora ligomistrzowa, ja to nazywam. Bardziej skaczemy późnym wieczorem niż gdzieś tam po południu, rano czy w południe. Trudniej się zmobilizować na taką godzinę, czy to naprawdę nie ma dla sportowca żadnego znaczenia? No myślę, że w dniu dzisiejszym akurat jedyne znaczenie to miała ta pogoda i to, że się to wszystko przeciągało, bo w takich sytuacjach jest rzeczywiście może nawet nie tyle trudniej się zmobilizować do tego, żeby oddać normalny skok, ale kosztuje cię to więcej energii przez to, że to się przeciąga i jeszcze raz jazda w górę, w dół i to oczekiwanie no nie jest komfortowe i gdzieś tam zawsze te utrzymując się w gotowości no nogi się męczą. Ale to, czy się skacze o tej godzinie bliżej popołudniowej, czy raczej już prawie nocnej, to nie robi aż takiego dużego znaczenia, a myślę, że jest to dobre przygotowanie przed zimą, bo tam większość konkursów będzie po ciemku. Będzie po ciemku, czasami też to oczekiwanie trzeba wytrenować, zabrano ci możliwość oddania jednego skoku treningowego. No i teraz pytanie, bo nie byłem tam, nie widziałem akurat, wyście zostali na górze, chyba zjechaliście na dół, co? Przed kwalifikacjami. Tak, zjechaliśmy na dół, no bo też trzeba było się przebrać, bo na serie treningowe się używa innych kombinezonów niż na kwalifikacje bądź konkurs, więc no tak czy siak trzeba było zjechać. No nie wyszło to tak źle, bo tak naprawdę po zjeździe na dół jeszcze była chwila czasu na to, żeby się ogarnąć, przez to, że też warunki nie pozwalały, więc to dość powoli szło na początku. Mieliśmy tych kilka numerów zapasu, że można było na spokojnie się przygotować do kolejnego skoku po prostu. Mało kto wie, może ktoś wie, może ktoś tutaj był tu sobie jako taki turysta. Tutaj prawdziwy park rozrywki mają skoczkowi. Jeżeli ktoś nie odda skoku, no to frajda co się zowie, taka przejażdżka tam czeka na was. No zwłaszcza jak jeździliśmy po sześciu teraz, żeby było szybciej na dół. Ale znaczy, no jest to dość specyficzny wyciąg, jeżeli chodzi o skocznie narciarskie, bo chyba no nigdzie indziej nie ma takiego. Coś tam może trochę podobny jest w Hinzenbach, bo tam ze dwa zakręty są z góry, jak się jedzie z dołu do góry. To dla dzieci taki. Tak, tutaj tych zakrętów jest trochę więcej, bo ta kolejka jest w ten sposób zrobiona, że mamy prostą linię jadąc do góry, a na dół ten wózeczek zjeżdża grawitacyjnie. Są porobione serpentyny po lesie, nad drogami, koło progu. No i tak się zwiedza i grawitacyjnie ona tam chwilami się dość mocno rozpędza, później te elektromagnesy ją trochę hamują i no taka zabawa. A grzyby tam jakieś były? Nie było widać, za ciemno. Dobra, poważne pytanie zupełnie teraz. Wisła, Klingenthal, duże skocznie, trochę poskakałeś sobie. Jakie to były skoki w tygodniu i dzisiaj? Nie Wisła, ja w Zakopanem sobie skoczyłem. A widzisz, jestem źle przygotowany. Bardzo dobrze mnie wypunktowałeś, przygotuję się na sobotę. To jak było w Zakopanem, jak było w Klingenthal? Nie, w Zakopanem było naprawdę fajnie. Skoczyliśmy sobie we wtorek. Mieliśmy bardzo, bardzo fajne warunki. Minus 5 z rana, skocznia biała, więc naprawdę fajne warunki takie pogodowe, do tego wiatru praktycznie nie było, delikatnie z tyłu przez cały czas, bardzo stabilnie, więc można było sobie spokojnie poskakać, skupić się na tym, co sobie chcemy wypracować i całkiem przyjemnie się skakało. Ale teraz, jeżeli chodzi tutaj o Klingenthal, pierwszy skok trochę spóźniony i jeszcze z takimi delikatnymi przyruchami, nie był tak czysty. W tej serii kwalifikacyjnej było to lepiej zrobione, choć jeszcze no, tej czystości brakowało. To nie jest tak, że te skoki są już wybitne, ale coraz mniej brakuje i ja to też czuję, to widać też po analizach, że to zaczynają się te klocki gdzieś tam układać, ale no jeszcze tej szpicy na wieży nie ma, więc mamy jeszcze czas do zimy, żeby ją tam umieścić. Szpicy na wieży, tego na koniec finalnie życzę. Dziękuję. A teraz pytanie od Krzyśka Titusa. Czemu żeście wprowadzili w błąd cały Puchar Świata, że odprawa jest dzisiaj o 12:30?
a była o 12. I teraz powiem całą prawdę. Kulisy Pucharu Świata albo letniego Grand Prix w skokach. Wczoraj dojechaliśmy do Klingenthal, 19.30, kolacja. Zerkam sobie na social media, wszędzie gdzie trzeba. Mówię, no coś mi tu nie gra, wszędzie są inne godziny niż u nas. Co się okazało? Zrobiliśmy śledztwo, Niemcy i FIS wszystko pozmieniali w poniedziałek. Tak się nie robi, bo są nadrukowane plakaty w Niemczech, grafiki narobione na ski jumping, wideo narobione, no i co my możemy? No trzeba poprawkę wprowadzić, no. A czemu wyście tego nie sprawdzili? Na szczęście sprawdzili się, im udało zdążyć. No i fajno. Bo... Wprowadziliście w błąd Niemców i Bułgarię, także... Można wam to wybaczyć. Jeżeli my Niemców wprowadziliśmy w błąd w Niemczech, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Tak jest.